Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Witamy. serdecznie moich gości, Bogdana i Jana. Jana, Bogdan tak. to jest tata. I ja jestem tatą. Jak się nie trudno domyśleć. My jesteśmy z Polski, z województwa mazowieckiego. Dokładnie jakaś miejscowość? Jest to Siemiątkowa. powiat żuromiński. Aha, czyli jesteście z małej miejscowości. Tak, z wioski Tak. dokładnie. Wioseczka. Wspaniale, bardzo dobrze. Powiedzcie mi, jak wy żeście trafili na takie możliwości rozwijania u dzieci postrzegania pozazmysłowego? Jak to do was trafiło? Jak to się stało, Bogdan, że ty to trafiłeś na to? Znaczy, ja już ponad 25 lat temu trafiłem na osoby, które potrafiły pomóc, a lekarze nie. Także znalazłem takie osoby, które miały taki dar. Oprócz tego, że leczyły ziołami, pomogły mi wyjść z choroby, na którą lekarz machnął ręką i powiedział: ja mam się nauczyć z tym żyć. Tak? Także ja tutaj nie przyjąłem tego do wiadomości. I od tego momentu zaczynałem szukać takich ludzi, informacji o nich, no i chciałem się o nich jak najwięcej. Ale niestety, kiedyś ciężko było znaleźć cokolwiek, internet jeszcze wtedy nie działał, więc no tylko książki, znajomi, opowieści, w rodzinie też. Taka tak zwana poczta pantoflowa. Dokładnie. I poprzez ciągłe takie szukanie, takie tematy, jak już był, internet mi podsyłał też. Podsyłał mi takich nowych, ciekawych ludzi, którzy działali też z energiami, także ja tam z kilkoma miałem do czynienia. Natomiast natrafiłem kiedyś na stronę, gdzie było pokazane, jak Michał z dziećmi trenuje, no i strasznie mnie to zafascynowało. I wpadłem na pomysł, że spróbujemy z Jankiem, bo wiedziałem, że może mieć takie możliwości. I chcieliśmy to sprawdzić. No, ćwiczenia takie najprostsze, podstawowe rzeczy znaleźliśmy w kuchni, zaraz próbowaliśmy, ale okazało się, że Jankowi wychodziło, powiedzmy, jak na 5 razy miał zgadnąć, zgadywał około 3-4 razy, tak? To już tak na maksymalnie, więc już powyżej średniej, natomiast no, No ciągle ja bym mało. powiedział, że dużo, dużo powyżej średniej, to tutaj. Natomiast mało czuliśmy taki niedosyt. Za moment, za jakiś czas spróbowaliśmy jeszcze raz z innymi. Natomiast no, statystycznie powyżej średniej trafialiśmy, natomiast jeszcze nie było to. No, ale mówię, no, wtedy już później nie miałem czasu na to, żeby z Jankiem ćwiczyć. No i później był okres, w którym miałem trochę więcej czasu. Natknąłem się na wykłady Michała samego, posłuchałem go. No i zaczęliśmy wtedy z Michałem rozmawiać i powiedział, że no może to uruchomić, sprawdzić, na ile Janek będzie to potrafił po uruchomieniu. No i wtedy okazało się, że no ja doznałem szoku, bo wiedziałem, że jakie rzeczy są możliwe, wiedziałem, jakie rzeczy potrafi ją dzieci Michała. Także tu pozdrawiamy Pozdrawiamy wszystkich. i Letycję, i Oliwiera, tak? Natalii. I Natalii oczywiście. Pana Natomiast Michała też. pana Michała jak najbardziej. Natomiast podczas kilkunastu minut tak naprawdę, bo no, całe zajęcia, gdzie się połączyliśmy przez internet z wizją, no, przez kilkanaście minut Janek zrobił takie rzeczy, że ja byłem w totalnym szoku, bo wiedziałem, że może mieć taki potencjał, ale nigdy nie przypuszczałem, że będzie to tak szybko i pewne rzeczy będzie potrafił zrobić tak po prostu, jak za pstryknięciem palcy od razu, tak? To przekroczyło twoje najśmielsze wyobrażenia, tak? Tak. Dla mnie takie umiejętności ja wiedziałem, że istnieją, tylko ja sądziłem, no wszędzie byłem tak uczony z źródeł, gdzie to znalazłem, że to wyćwiczenie tego trwa lata i są możliwości. Też ja próbowałem podejmować, robiłem nawet taki kurs dla siebie. Widziałem, jakie mistrz ma możliwości, co potrafi widzieć. Natomiast, żeby tego się nauczyć, no tak jak można to stopniowo robić, ale trwa to latami, tak jak wielcy mistrzowie duchowi, oni potrafią niesamowite rzeczy, ale trwa to dziesiątki lat już wręcz, tak?
Natomiast tu ale, Janek. Ale w tej chwili to, co robisz, to ty kreujesz to. Czyli się blokujesz. Nie, to było w momencie, tak. Jak odpalić pijanka, tak? Tak. Natomiast jak. Przepraszam cię bardzo, bo ja tutaj się wtrąciłem, ale tak. Nie, tak wtedy jeszcze myślałeś. Tak, dokładnie, więc to były początki. Więc jak ja zobaczyłem, jak Janek opisuje przedmiot, czy potrafi przeczytać coś, co ja napisałem, nie patrząc oczywiście na to, włącznie z kolorami, podawaniem kształtu i szczegółami, naprawdę byłem w poważnym szoku. Po prostu tak. Od razu i już po kilkunastu minutach potrafi to zrobić. Także bardzo szybko później był też przeskok, gdzie Janek po jakichś dwóch tygodniach ćwiczenia, które już wykonywał po tej naszej tak zwanej aktywacji, przychodziły mu z bardzo dużą łatwością. Także nie musiał czekać i zastanawiać się, tylko po prostu jak ja mu coś pokazywałem albo miał coś zrobić, po prostu zrobił to tak, jakby to widział. A jakie dokładnie ćwiczenia robił podczas aktywacji? Jakie wtedy ćwiczenia robił? Podczas aktywacji, no to opowiedz ty. Rozróżniałem kolory gąbek. No jak opisywałeś rzecz? Opisywałem rzeczy, że na przykład tata przyniósł z kuchni maść, no i ja musiałem opisać jej kształt i kolor. Z gąbkami? Kolory gąbek, tak? Tak. Także no tych ćwiczeń robiliśmy kilka, ale to nie było jakoś długo, tak? Także no tu też napis powiedz, jak czytałeś ten napis, tak? Znaczy czytałem, tylko nie wszystkie wyraźnie. No tak, a okazało się. Ale część wyrazów rozpoznałeś, tak? Tak. Przeczytał po prostu to, co ja napisałem. I to zrobił na pierwszych zajęciach takich aktywacyjnych. Trwały tam do 20 minut, powiedzmy, całe zajęcia trwały, a on to mówię, no na tych zajęciach robił, tak? No to muszę ci powiedzieć, że to robi wrażenie, jeżeli to takie rzeczy on robił już na pierwszych zajęciach. No dokładnie, dlatego mówię, no ja byłem w wielkim szoku na tych zajęciach już właśnie pierwszy. Także dobrze, widziałem, że dzieci Michała to potrafią, no ale no myślałem, że to po prostu będzie tam za jakiś czas, że to jak się wydarzy, to fajnie, ale może za jakiś czas, nie? Nie pomyślałem, że to może być już. Tak po prostu. Tak. Ja na przykład widziałem, muszę ci powiedzieć, bo ja widziałem Janka. On układa kostkę Rubika, tak? Tak. I to z zamkniętymi oczami. Tak. A ile czasu ci to zajmuje? Tak 4-5 minut. Bo prawdopodobnie się niedługo spotkamy. Ja mówię prawdopodobnie, ale to na pewno się spotkamy. I ja to nagram, tylko że bo ja widziałem ten filmik i mam takie dużo uwag do niego, jak on został nagrany. Tak samo jak do tego naszego nagrania, które robimy przez internet. Jeżeli się pojawimy, się spotkamy, to będziemy mieli trochę lepszy sprzęt do nagrywania i to nagramy tak, że będzie doskonale wszystko widoczne. I będziemy chcieli pokazać to naszym widzom, jak można układać kostkę Rubika bez użycia tego zmysłu wzroku, patrząc na to, używając czegoś innego, czytając informacji. Tu dodano nasze usprawiedliwienie, że to był nasz pierwszy filmik, który nagraliśmy w ogóle, tak? Tak, tak. Prawdę mówiąc, wszyscy się uczymy. Tak samo wy się uczycie, no przecież wy tego nie robicie po to, żeby pokazywać ludziom na ten. Dla was też jest nowość. To, co Janek robi dla ciebie, Bogdan, to jest takie wkroczenie w nowe rejony świata, nowe rejony świadomości, do której chociaż częściowo byłeś przygotowywany, bo już wiedziałeś wcześniej, od młodych lat, że jednak są takie rzeczy i zjawiska, o których na szkole nie uczą i omijają to, wiesz, wielkim, szerokim łukiem, nie mają na to odpowiedzi, a jeżeli już są jakieś odpowiedzi, to że to jest oszustwo. A ty wiesz o tym, że to przecież nie jest oszustwo. No dokładnie, ja mam tego namacalne dowody, bo wyciągnął. Może w tej chwili to już masz tutaj syna, który tak rzeczy robi. Ale kiedyś to jeszcze, wiesz, na samym początku, jak ty się pierwszy raz spotkałeś,
że metody uzdrawiania na przykład, nie? Że można uzdrawiać kogoś, pomóc komuś w jego problemach bez użycia leków, bez żadnej tej medycyny, tak zwanej, no zostawmy ją w spokoju. Tak jest. Powiedz mi, Janku, jakie ćwiczenia lubisz robić z tatą? Lubię rozpoznawać kolory, jeszcze sumować liczby oczek z kostek. Tak. No i łapać piłeczki ping-pongowe. Oczywiście. Łapać piłeczki ping-pongowe, to znaczy tata cię rzuca? Tak. To znaczy, ja próbowałem rzucać, ale zobaczyłem, że tutaj jeszcze w 3D, powiedzmy, wychodzi gorzej. I wróciliśmy do wersji, w której kulgam piłeczki po stole. Nawet dosyć szybko, powiem. Zaczęliśmy tak spokojniej, ale jak ja się złapał po paru minutach, nawet dosyć szybko te piłeczki mogę poturlać po stole. I fajnie, bo ręka Jaśka już tam jest, gdzie ta piłeczka za moment będzie. A próbowałeś, Janku, z piłką nożną? Znaczy, z maską nie, ale chodzę na SKS-y, no tak. I tam już wiem, kto do kogo poda. No ja po prostu przewidujesz już, tak? Tak. I na pierwszy raz po spotkaniu na WF-ie ręka mi sama poleciała, a za chwilę tam była piłka. O, to jest ciekawe. A powiedz mi, a czy to już twoi koledzy zauważyli, że potrafisz takie rzeczy robić do szkoły? Znaczy, ja im nie zdradzam tajemnicy. Ale Janek dostał już pochwałę, bo on zawsze ubolewał nad tym, że inni grają lepiej, tak? A on tutaj no nie, do tej elity nie może się zbliżyć. Natomiast teraz dostał pochwałę od jednego z najlepszych kolegów, że dużo lepiej gra, tak? Także koledzy to zauważyli. Jeżeli potrafi przewidywać, gdzie piłka pójdzie, kto otrzyma podanie, to się potrafi lepiej ustawić. No dokładnie. To mówi, że te jednak zdolności pomagają ci nawet w takich przyjemnościach, czyli w graniu w piłkę. Tak. Dobrze, wspaniale. A powiedz mi, czy potrafisz, znaczy z tego co wiem, to ty potrafisz grać w grę wideo też z zamkniętymi oczami. A możesz to pokazać nam teraz na przykład? Dobrze. Dobrze, to Bogdanie. Już się przełączamy teraz. Kamerki, tak, żebyśmy widzieli. Tak. To jest tak, że. Pokaż Jana, jak Jasia, jaką zakłada maskę na oczy. Opuść trochę niżej, żeby. O, dokładnie. Nie wiem, czy teraz dobrze widać, bo ja nie mam podglądu. Tak, tak. Tak, tak, widzimy. I tak jak nasi widzowie widzą, Janek ma skierowane w bok głowę. A to jest typowe dla dzieci właśnie, które widzą w ten sposób, tak? Że oni przechylają trochę głowę, bo trochę w innej rzeczywistości widzą, no ale właśnie w takim położeniu widzą dobrze, tak? Nie mylą się. I on to głowę musi przechylać, żeby widzieć. Tak, bo ten obraz on troszeczkę w innym. Żeby widzieć, żeby odbierać informacje, no bo, tak. Nie przy pomocy wzroku. Tak, ale że jest synem farmera, więc tu Farming Simulator jak najbardziej sobie gra. Tak jest. Także ma też dodatkowy czas, bo generalnie nie ma do dyspozycji na gry dowolnego czasu, no ale jak tak. Chce grać w masce, więc tutaj nie niszczy swojego fizycznego wzroku, więc może pograć dłużej. Pięknie, tak, bardzo ładnie. Także koszenie odbywa się do końca, omijaków nie zostawił. Ja mu zadanie zaliczam. Dobrze. Dziękuję. Dziękujemy, możesz wyłączyć tą grę. Ile, jeszcze mam takie do was pytanie, ile czasu
Kiedy było te spotkanie uaktywniające Janka? Jak dawno temu? 1 lutego dokładnie było. 1 lutego, teraz mamy... Tego roku. Tego roku. Zaznaczmy, że tego roku. To znaczy, że mamy 2,5 miesiąca, a Janek już takie duże postępy zrobił. Po 2 tygodniach, jak my po treningu zaczęliśmy trochę ćwiczyć, Janek potrafił ileś rzeczy zrobić naraz już, tak? Po 2 tygodniach to było po naszym spotkaniu, że ileś rzeczy już mu wychodziło. Ja po prostu wymyślałem, co jeszcze będzie potrafił i się go pytałem, czy będziesz to potrafił? Janek się chwilę zastanowił i mówi, tak, ja to będę potrafił. Po czym usiadł i zaczął grać i taka jazda wychodziła już mu od razu. A w tej chwili według tej klasyfikacji Polskiej Akademii Postrzegania Pozazmysłowego to jesteś na którym poziomie? Na 10 poziomie. Na 10, to ty już 10 poziomów przez 2,5 miesiąca zaliczyłeś? Tak. Przygotowaliśmy się do tego nagrania i wczoraj zaliczyliśmy 5 poziomów. Tak za jednym zamachem po prostu. Tak, po prostu usiedliśmy. Dlatego, że Janek wcześniej był chory, nie miał takiej możliwości ćwiczyć i zaliczać, nie był w dyspozycji, tak? A wczoraj był fajny dzień i po prostu tak podszedł. Nie, bo wiedzieliśmy, że ileś ćwiczeń Jasiek będzie potrafił zrobić, także no to wtedy nie ma problemu, a nie męczy się robiąc te ćwiczenia, tak? Bo tutaj z Michałem, jak rozmawiałem, mówi, że uważaj, bo dzieci mogą się męczyć, wtedy trzeba je tam doenergetyzować, żeby troszeczkę złapały tych cukrów i nie zmęczyły się, tak? No i powiem, Jasiek się po tych zajęciach nie zmęczył, ale ja za to bardzo, jak skończyliśmy. No muszę ci powiedzieć, Bogdanie, że gratuluję ci syna, ale z drugiej strony, to muszę ci powiedzieć, że to jest wielka zasługa i twojej otwartości. Bo jak ty byś był zamknięty, tak jak jest zdecydowana większość społeczeństwa, no ty byś swoją niewiarę jego zablokował i nic by nie było, nieprawdaż? To z pewnością tak. No, natomiast mówię, no, dla mnie to było marzenie, żeby takie umiejętności kiedykolwiek zdobyć, tak? Więc no to tam... To znaczy, no muszę ci powiedzieć, że z tego co ja wiem, jak to działa, wiesz, bo ja to wiem, jak to działa, wiesz, nie? To twoje umiejętności będą wzrastały, nawet nie będziesz zauważył kiedy. Tak, też się nad tym zastanawiam i obserwuję, że pewne takie przeczucia też to u mnie wzrasta, ale mówię, to jest dla mnie efekt uboczny, tak? To znaczy, no tak, no to można to traktować jako efekt uboczny. ale to wszystko zaczęło się, mówiąc szczerze, Bogdan, od ciebie, od twojej otwartości, że ty byłeś na tyle otwarty. Bo to jest podstawą. To jest, no. Podstawa to jest otwartość, wiesz, otwarta świadomość rodzica. No tak. Jak rodzic ma otwartą świadomość, to ty pozwoliłeś po prostu na to, żeby coś takiego zaistniało. Nie zablokowałeś swoją świadomością, swoimi kreacjami synu. No mało tego, powiem ci, że są ćwiczenia, które Jankowi nie wychodzą, ale on jak podchodzi do nich, to on wie, że to już te ćwiczenia on nie będzie robił dobrze. Tak się trochę też może przejmuje i blokuje tym. Bo później w akademii są ćwiczenia na odległość, widzenie też, tak? Natomiast też w zamkniętych aluminiowych, czy to folii, czy pojemnikach i tu mu wychodzi gorzej, ale żeby go tak przyzwyczaić mu i też przetestować, bo ja mówię, lubię testować nowe rzeczy, mówię, dobrze, to teraz ja ci trochę pomogę. Umieściłem kostki tak, że ja je widziałem, a Jasiek nie widział, a były w aluminiowym pojemniku, ale ja je widziałem. I jak ja ich nie widziałem, to na 5 razy raz Jankowi się udało trafić, a jak ja je widziałem i ja myślałem o tym, co jest w danym pojemniku, Janek na 5 razy raz się pomylił. No to znaczy, że Janek korzystał, znaczy to jest taki przykład na to, że Janek korzystał z twojej świadomości. No dokładnie. On się więc jest to możliwe. Podpiął się. Tak. No to jest, znaczy, to on cały czas rozszerza swoje umiejętności, on cały czas rozszerza. To, co w tej chwili dla niego, że sprawia mu trudności, to nie znaczy, że za tydzień, czy za miesiąc, albo za 2, czasami za 1,5 roku, bo to jest kwestia przekroczenia własnych ograniczeń. Dokładnie. Nie będzie możliwe, wiesz, to jest wszystko, wiesz, jest przed nim. No i muszę wam powiedzieć, że ja jestem pod ogromnym wrażeniem.
Was obojga, nie tylko Janka, jego umiejętności, ale tak jak powiedziałem, że źródło tego wszystkiego to tkwi w Tobie, Bogdan, i Tobie gratuluję otwartości, świadomości, bo od tego się zaczyna, od rodziców. No i no może cóż, wcześniejszych tak, pokoleń, bo mam informację, że wcześniejsze pokolenia też potrafiły fajnie działać. Tak, tak, tylko no wiesz, no szkoły... Nie zawsze się ujawniają, tak? Tak, wszyscy nam blokują, że nie, że to jest niemożliwe, no. Ale, no dobrze. Cóż, ja muszę wam powiedzieć szczerze, że z niecierpliwością czekam spotkania, kiedy was poznam osobiście. I wierzę w to, bo tak się stanie, że my się spotkamy, tak po angielsku powiem face to face, nie? No dokładnie. Czyli twarzą w twarz. I nagramy wspólnie jakieś filmiki o tym, co Janek robi. Bo tak naprawdę z miłą chęcią bym chciał was poznać, bo jesteście niesamowici. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, żeby takie osoby, bo jest ich więcej w Polsce, nie o wszystkich wiemy, ale zaczynają się uczyć. Niektóre nie chcą się ujawnić, ale jak zobaczą, ile tych osób jest i że to nie jest tak. Jakiś straszny fakt, że ma się takie umiejętności, bo wręcz przez środowisko są krytykowani czy wyśmiewani nawet. Więc ileś takich osób się ujawni i zrobi się naprawdę fajna społeczność. No właśnie w tym kierunku idziemy, chciałem powiedzieć. Staramy się zorganizować wszyscy, żeby zmieniać to wszystko, zmieniać postrzeganie tego świata, zmieniać świadomość ludzi. Cóż, dziękuję wam bardzo. A widzów chciałem tylko przeprosić za nie najlepszą jakość tego nagrania, ale to jest, nagrywamy przez sprzęt taki, jaki mamy. To nie jest nagranie w studiu. Trudno, na razie jest tak, jak jest. W przyszłości będziemy się starać to wszystko usprawniać. Bo na razie najważniejsze są informacje. Tak, a najważniejsze to jest informacje właśnie. I chciałem wam serdecznie podziękować, Bogdan i tobie, Janku, za spotkanie dzisiejsze. Chociaż to jest krótkie spotkanie, ale na pewno nie ostatnie. Serdecznie dziękuję wam. No dokładnie. Może jeszcze dodam, tak, że próbujemy czasami z nowymi osobami coś ćwiczyć. Ja mniej więcej wiem, jakie osoby będą potrafiły i zauważyłem, że z ćwiczeniami trzeba trafić też do tego, co jaka dana osoba ma predyspozycję. Jak ktoś lubi ładnie rysować, to może trzeba zacząć od tej strony, że no, potrafi też narysować coś nie patrząc, tak? Czy jak ktoś potrafi bardziej liczyć, no to czy z drugiej strony, tak? Z innej strony umiejętności, ale takie umiejętności dzieci mają i muszę powiedzieć, że bardzo mnie zaskakuje, w jaki sposób te dzieci się o tym w tym momencie dowiadują i one są zaszokowane, robią duże oczy. Ale jak ja to potrafię? Jak to możliwe jest, tak? To naprawdę no, wspaniałe uczucie, tak? Pokazać coś komuś, że on to potrafi zrobić, a dla niego to jest taka magia. Ale jak to? Tak jakby i zaszokowany, i wystraszony, tak? Tak jest. Ciekawe, no, bo ty jesteś w tym takim pięknym okresie takiego zaskakiwania pozytywnego, nie? Odkrywania tak, jakbyś odkrywał nowe światy, nie? No dokładnie, dlatego no, rusza tutaj grupa nauczycieli i mam nadzieję, że zrobi nas się większe koło i będziemy mogli się nawzajem wspierać i tej młodzieży naprawdę dużo obudzi. No, tych nauczycieli będzie coraz więcej, bo ich będzie coraz więcej, bo to będzie działało, bo tak naprawdę tych dzieci z tymi umiejętnościami to mamy niesamowite ilości, bardzo dużo. Nie wszyscy mają olbrzymie zdolności, ale wszystkie mają takie zdolności. Tak, tak. No dobrze, to już dziękuję wam serdecznie. Jeszcze raz dziękujemy za wywiad. Dziękujemy. Pozdrawiamy. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Tak jest i pozdrawiamy Michała i jego dzieci. A jeszcze raz oczywiście. Jeszcze raz. Trzymajcie się. Do widzenia. Do widzenia.